coś poszło nie tak. To poranne wstawanie to zupełnie nie wychodzi. I zawsze jest jakaś wymówka, taka całkiem dobra. No ale trzeba chyba jednak tak mocno przysiąść do tego i wrócić. Jutro dzień wolny będzie, 1 listopada, więc trochę znowu sobie tego nie wyobrażam, ale chyba 1 listopada trzeba będzie uczcić. Jakkolwiek tak brzmi głupio, po prostu porannym wstawaniem. Poranne nawyki, tak? Dzięki tym nawykom nie będę znowu jadł takich rzeczy jak teraz. Dzisiaj poraneczek taki niecodzienny. Takie rzeczy się dzieją. O rany, moja gęba weszła na pierwszy kadr. Dobra, jedziemy z tematem. Z celem życia i pasją. Determinacją w osiąganiu własnych celów. Drogą do zdrowia i lepszego samopoczucia. Dobra, podcast skończony. Teraz się montuje wideo ze zjazdu firmowego. Nie pokażę więcej. Natomiast chciałem was podpytać, jakie witaminki bierzecie na co dzień? Bo ja, tak jak kiedyś pokazywałem, mam całą taki plastikowy pojemniczek. I tutaj mam następujące rzeczy. Ustawą, ale to muszę przełożyć z drugiego opakowania, są witaminki, minerały, czyli wszystko z od Olimpa. Minerałki i witaminki. Do tego mam, a może i pokazywałem, żelazo, D2 plus K3, no i znowu zabrakło probiotyk. I może niektórzy z was pamiętają odcinek z Łukaszem Kaleszczyńskim, kiedy to opowiadał tam o swoich problemach z wynikami krwi i że doszedł do wszystkiego bardzo szybko, w sensie do dobrych wyników, tak? Ponieważ właśnie polepszył przyswajalność tych różnych minerałów, które na co dzień przyjmuje z pożywienia, czy to właśnie suplementując się jakimiś tam tabletkami. Temat strasznie chodzi mi po głowie, ponieważ robię sobie, rzadko bo rzadko, ale robię sobie badania krwi i żelazo na przykład mam zawsze w tej dolnej granicy widełek. Strasznie mnie to denerwuje, bo nawet jak się suplementuję żelazem i tak zwracam na to uwagę, żeby codziennie łyknąć tę tabletkę czy dwie, to żelazo na kolejnych wynikach wcale nie jest wyżej, na kolejnych wynikach krwi. No i właśnie trzeba się chyba zająć tą przyswajalnością poszczególnych mikroelementów, poszczególnych pierwiastków. A żeby o to zadbać, to tak naprawdę znowu trzeba całościowo spojrzeć na własne odżywianie, ponieważ to odżywianiem w sporej części jednak zabijamy nasze te kosmyki jelitowe, czy jakkolwiek to się nazywa i jak działa. W każdym razie dobra dieta to nie tylko dobra waga, dobre samopoczucie, czy dostarczanie odpowiednich minerałów i tak dalej, ale to również wpływa na całościowe funkcjonowanie i kooperowanie jakby organizmu między różnymi bebechami, kooperowanie między sobą. Także na pewno u wielu z nas, na pewno u mnie jest dużo, dużo, dużo pod tym względem do poprawy. Próbuję, nie zawsze się udaje, natomiast żeby się udawało lepiej, to jednak chyba mocno w probiotyk znowu trzeba będzie mocno uważać na to, żeby ten probiotyk faktycznie łykać. Ale na to już niedługo będę miał inne rozwiązanie. Myślę, że za 2 dni, 2 listopada, przyjdzie kurier, to więcej o tym opowiem. I to będzie takie naprawdę ciekawe rozwiązanie. Myślę, że wielu z was o tym nie słyszało. Także zapraszam. Vlog 2 listopada, czyli ten, który ukaże się w sobotę 3 listopada, będzie bardzo pouczający i ciekawy, nie tylko ze względów probiotykowych. No, a teraz czas dalej się brać za pracę i kawka i do wideo zjazdowego naszego nozbikowego. A kawa oczywiście Inka.
W sumie to chyba przestałem zupełnie pić normalną kawę. Raz na parę dni się zdarzy jakaś jedna filiżanka. No, ale za to jak załaduję kofeinę sobie na zawodach, to będę latał, o ile będę trenował. Swoją drogą na przyswajalność wszelkich minerałów i tak dalej, które sobie połykamy, kofeina, kawa, właściwie nie wiem, czy kawa, jakieś substancje w kawie, czy konkretnie kofeina, ale ogólnie kawa ma negatywny wpływ. Podobno, tak czytałem, bardzo się nie poleca w okolicach przyjmowania tabletek z tam witaminami i tak dalej pić kawy ani przed, ani po. Jeśli coś takiego bierzemy, to spoko, łykamy sobie, popijamy wodą, ale nie herbatą czy kawą. Więc może to nie chodzi o kofeinę, a może o teinę, a może o cokolwiek takiego podobnego. W każdym razie około witaminowo pijemy wodę. Dobra rada wujka Marcina. Nawiązując jeszcze do wczorajszego dnia, gdzie to pływaliśmy sobie. Pierwszy raz odkąd trenuję u Tomka, pływaliśmy z płetwami. Także nareszcie coś dla mnie, bo nogami jeszcze coś tam pracuję. Chyba się trzeba ogolić. Ale to, co nie jest dla mnie, to. W sensie o to. Bo pływa mi się z tym tragicznie, ale wczoraj mi kolega dał patent. To coś nakładane, więc żeby w tym vlogu cokolwiek było o triatlonie, to powiem, że to ustrojstwo nie chciało najść na rurkę. Rureczkę trzeba było wsadzić do kubka z ciepłą wodą i wtedy weszło jak w masło. Zobaczymy, czy teraz będę pływał, czy nadal będę się topił z rurką. Pewnie niedługo test. Tak, ale no myślę, że wody nalewające się do rurki już się pozbyłem w ten sposób. Najgorzej, że tutaj nie ma filtra dodatkowego, w sensie, że tutaj nie ma takiego zbiorniczka na dole, w który by woda mogła, która jest przy ustniku, żeby woda się tu mogła dostać i przy wydechu wypłynąć przez jakąś tam buforek. No więc jeśli chodzi o coś takiego, to rurki Finisa nie polecam, aczkolwiek nie wiem, czy inne rurki z montowaniem na czoło mają takie filtry, czy nie, bo generalnie dla takiego Janusza pływania jak ja, to takie coś, co pozbywa się wody z tutaj do lotu powietrza, byłoby bardzo fajne. Nie wiem, jakie macie doświadczenie, jakie masz doświadczenie z pływaniem z rurką taką czołową, natomiast no, u mnie trauma dość mocna, właściwie porównywalna do tego, co odczuwałem na początku mojej przygody z nauką pływania, czyli lęk do wody, że tak to nazwę. Nic fajnego. W grupie, później drugie podejście do rurki miałem w grupie, gdzie już no, popływałem trochę tam, jakieś 50 nawet, ale to wciąż nie jest to. Aczkolwiek no, tylko dwie próby zrobiłem, więc jakby nie można, może nie powinienem za dużo wymagać, ale myślę, że ten tutaj mały improvement plus kolejne próby spowodują, że coś tam z tą rurką będę mógł wyczarować. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Gdzieś tam kiedyś opowiem jeszcze o tym. Zaraz zaczynam live'a facebookowego dla Nozbi. Jest światło, jest straszny syf na biurku. Przestawiłem sobie komputer. Na iPadzie mam notatki. Coś dotknąłem. Więc tak, obniżyłem sobie krzesło, żeby laptopa nie podnosić, a mieć kamerkę na wysokości mniej więcej facjaty. No i co? Zaraz zaczynamy. Jeszcze trzeba make-up i takie rzeczy. Żartuję. No dobra, już po live'ie. A powiedz mi, co ty tutaj robisz? Co to ma być? To będzie, bo dzisiaj jadę właśnie do kolegi na 18 i będziemy zbierać cukierki. I już no właśnie w poprzednim roku jeden pan wybrał psikusa i ciągle mu pokaliśmy. W drzwi i on się strasznie wkurzał. Przynajmniej tak myśleliśmy. A to plastikowe, to co to jest? To jest taka
taka rurka do ćwiczeń. Ale co z tym coś z tego chcesz zrobić? Tak, chcę z tego zrobić taki jakby czarny miecz. No dobra, powodzenia. Tylko bez takiej, że będzie miecz, ale bez takiego jakby tutaj zagięcia. Mhm. Można tam zawiązać tę taśmę, jakiś dodatkowy kijek prostopadle. Praca w re. Obiecałem sobie, że nie będę to pokazywał dzieci na tym vlogu, ale Halloween będzie grane. Pa, chłopaki. Miłego wieczoru. Terroryści. No i nareszcie bez dzieci. To do pracy i na trening. Ale wystarczy tego pracowania, wieczorek wchodzi, czas się wziąć za trening. Rek albo jakiś fartlek, czy jak to nazwać. 40 minut, no 30 z tego całego zabawy mocniejszej. Nie, medium, to w ogóle luz.